Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Duma i ogromny zaszczyt. Złożenie przysięgi to dla każdego żołnierza moment wyjątkowy. Uchwalaj czas na wojsko. Nawet jeżeli jest się mistrzem Europy. To jest dużo bardziej stresujące. Nawet nie wiedziałam, że to będzie aż tak, bo przecież tak naprawdę my startujemy przy dużo większej publiczności, a tutaj człowiek naprawdę drżały ręce, drżały nogi. Ręce i nogi nie mogły za to drżeć przy obsłudze broni. Musztra, szkolenie chemiczne, odpowiednie zachowanie w warunkach zagrożenia. Ochotnicy musieli dowieść swojej przydatności dla służb mundurowych. Co było najtrudniejsze? Rozkładanie broni. Po prostu sobie nie radziłam z tym. Za drugim razem coś tam troszeczkę lepiej mi szło, no ale nie ukrywajmy, że jestem w jednostce najmniejsza, na przeszkoleniu też najmniejsza, także dlatego się tak męczyłam z tym. Nie było żadnej taryfy ulgowej. Ci sportowcy są bardzo zdyscyplinowani i pod względem szkolenia typowo wojskowego wszyscy bardzo się starali. Grupa sportowców służących w wojsku stale się powiększa. Może to będzie już rzut medalowy. Od kilkunastu lat żołnierzem Wojska Polskiego jest były mistrz świata Piotr Małachowski. Mamy medal! Czy brązowa medalistka z Rio Monika Michalik. Musimy trenować, robić wyniki, żeby wojsko Polska była z nas dumna, mając takich żołnierzy. To także szansa na więcej startów i zabezpieczenie po przejściu na sportową emeryturę. Miejmy nadzieję, że załapiemy się na jakiś etat i może po skończeniu kariery zostaniemy w wojsku. Kto wie, czas pokaże. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze przez kilka lat nasi sportowcy Mazurka Dąbrowskiego będą śpiewać z podium najważniejszych światowych imprez. Mateusz Nowak, Wiadomości.